Dystrofia mięśniowa to nieuleczalna choroba, jednak istnieją leki, które spowalniają jej rozwój. A jeżeli są potrzebne leki, w tym przypadku bardzo drogie, potrzebna jest też pomoc. No i tak tworzy się cały łańcuch dobra. O tej charytatywnej akcji i o dystrofii mięśniowej porozmawiam z moimi gośćmi. W studiu Dorota Rapnicka, mama Kacpra. Dzień dobry. I profesor Wojciech Kułak ze Stowarzyszenia Prosolut. Dzień dobry. Zacznijmy może od samej dystrofii mięśniowej. Nazwa rzadko słyszana, rzadko spotykana, choroba również rzadko spotykana. Jak przebiega ta choroba? To znaczy, na początku choroba przebiegała bezobjawowo. W późniejszym okresie dziecko przestało ćwiczyć na WF-ie, nie chciało chodzić po schodach, pokonywać większych takich odcinków na spacerach, więc no to tym się po prostu objawiało na samym początku. I to już wzbudziło pani niepokój? Wtedy pani zwróciła się do lekarza? I co wtedy? No i wtedy neurolog potwierdził diagnozę, że jest to jednak zanik mięśni, Duchenne. Później po prostu badania genetyczne potwierdziły to. Panie profesorze, zanik mięśni, o co chodzi? Co jest przyczyną tej choroby? Skąd przyczyną ona się bierze? Konkretnie tutaj tej dystrofii mięśniowej Duchenne to jest brak dystrofiny. Brak białka, który stabilizuje mięśnie szkieletowe. Brak tego białka powoduje, że te mięśnie stopniowo ulegają uszkodzeniu. I tak jak pani mówiła, początkowo objawy są mało charakterystyczne. Dziecko przestaje skakać, ma trudności w chodzeniu po schodach, nie chce biegać. I wtedy zwraca to naszą uwagę, że te mięśnie są słabsze. I tak jak pani wspomniała wcześniej, badania genetyczne są po to, żeby potwierdzić lub wykluczyć tą chorobę. I są leki, ale te leki nie wyleczą choroby. To jest choroba nieuleczalna. W jaki sposób działają te leki? Tak, jak do tej pory te leki mają na celu ograniczenie postępu choroby, działają na zasadzie stabilizacji błon komórkowych i przez te działania spowalniają przebieg choroby. Natomiast nie ma leku jak do tej pory przyczynowego, czyli brak leku, który by zastąpił ten brak dystrofiny. Pani Doroto, Kacper dostaje już takie leki? Tak, Kacper już od ponad roku dostaje takie leki. I to jest duży wydatek? To znaczy, to jest wydatek między 700 a 800 zł. Miesięcznie, tak? To znaczy nie miesięcznie. Od takiej jak gdyby, nie wiem jak... Tak jak szacowaliśmy, to wszystko zależy od masy ciała dziecka. I generalnie koszt takiego rocznego leczenia wynosi od 3 do 4 tysięcy złotych. I żeby te pieniądze zebrać, żeby wesprzeć leczenie Kacpra i innych dzieci chorych na dystrofię mięśniową, Stowarzyszenie Prosolut zorganizowało Łańcuch Dobra. Co to za akcja? Tak. Idea Łańcucha Dobra powstała po to, żeby między innymi zwrócić uwagę innych osób na tą jednostkę chorobową. Ponieważ jest to jednostka rzeczywiście dosyć rzadka, należy do chorób rzadkich, częstość występowania wynosi 1 na 3 tysiące porodów i generalnie w naszej świadomości ona rzadko występuje w przestrzeni publicznej. Ludzie nie wiedzą, co to jest dystrofia mięśniowa, jak się objawia, jak się leczy. Wiadomo, że te dzieci wymagają także stałej rehabilitacji i my to tym dzieciom zapewniamy. Nasza klinika od ponad 5 lat już prowadzi właśnie badania kliniczne ze stosowaniem leku stymulującego kolonię granulocytów. Ten lek oprócz działania stymulującego poprawia funkcję mięśni. Lek jest stosowany generalnie w onkologii, w leczeniu leukopenii, natomiast my stwierdziliśmy, że ten lek poprawia również funkcję mięśni u tych pacjentów. Czyli te łańcuchy, one są takim raczej symbolem wsparcia, czy w jakiś sposób te kilometry łańcuchów mogą się przełożyć na złotówki? Na pewno są wsparciem. Czy przełożą się na złotówki, to zobaczymy, bo w sumie jest to zwrócenie uwagi publicznej na problem tej choroby. I ukoronowaniem tej akcji będzie dzisiaj, konkretnie w hali Uniwersytetu Medycznego, mierzenie tego łańcucha. Wiemy, że ponad 200 różnych jednostek zgłosiło się do nas i przysłało ten łańcuch. Były to przedszkola, szkoły, nawet domy, gdzie działają seniorzy, również stamtąd pochodzą te łańcuchy. I dzisiaj będzie mierzenie tego łańcucha. Rekord polski wynosi 152 km. Miejmy nadzieję, że pobijemy ten rekord. Natomiast podsumowanie akcji będzie na koncercie charytatywnym 12 stycznia, gdzie Tomek Kamiński wystąpi z kolędami. Na ten koncert są bilety? Bilety są w kasie na ulicy Podleśnej.
i koncert będzie na ulicy Podleśnej w Filharmonii Podlaskiej. Rozumiem, może wróćmy jeszcze do samej choroby. Pani Doroto, z jakimi problemami borykają się rodzice dzieci chorych właśnie na dystrofię? Znaczy, dzieci mają problem w chodzeniu po schodach, tak? Więc to dobrze jeszcze w naszej sytuacji mieszkamy na parterze, ale trzeba było po prostu pokusić się o to, żeby zrobić podjazd specjalny taki od strony balkonu. Także to nam udogodniło. Czyli to nie są tylko te wydatki na leki, które hamują rozwój choroby, ale też dodatkowo jest wiele więcej, tak, tych wydatków. To znaczy, to jest modernizacja na przykład łazienki, tak, żeby mogło dziecko wjechać tym wózkiem pod prysznic, tak, czy przesiąść się na stołeczek, czy przeniesione powinno być, tak. No i szereg różnych innych rzeczy. Gdy dziecko jest ciężkie, no potrzebny jest coś takiego jak podnośnik, żeby dziecko rzeczywiście przełożyć z tej kąpieli, tak, do łóżka i do różnych zabiegów, tak, do wyjazdu, do wózka. Także to są takie, no, to są takie rzeczy. Męczące i uciążliwe, nie tyle wydatki, co właśnie. Akurat takie u Kacpra jeszcze, no, to nie jest potrzebne oprócz tego podjazdu. Natomiast no, u wielu dzieci tak. Panie profesorze, u ilu dzieci dużo w naszym regionie chruje właśnie na dystrofię mięśniową? Statystyki, tak jak mówiłem, to jest częstość 1 na 3 tysiące porodów, czyli w skali kraju szacuje się, że tych dzieci jest ponad 1000. W skali naszego rejonu nie mamy takich szczegółowych danych statystycznych, natomiast pacjentów mamy z różnych rejonów Polski i z Wielkopolski, i z Lubelskiego, i z okolic Rzeszowa, Wrocławia, także mamy dzieci z różnych stron. Natomiast dodatkowym problemem jest to, że te dzieci przechodzą wiek dorosły. Ja nie mówię o tej postaci, ale i o innych postaciach. I również ta choroba również dotyczy osób dorosłych. Także ten problem jest o wiele szerszy niż ponad 1000 pacjentów w Polsce. Dlatego tym bardziej trzeba na niego zwracać uwagę. I tu znowu wracamy do łańcuchów. Dziś o 9:00 można powiedzieć uroczyste liczenie. W jaki sposób będziecie liczyli? Wszystko ręcznie? Każdy metr po metrze? Skoro poprzedni rekord wynosił 152 kilometry. Powiem szczerze, mierzenie będzie na hali sportowej. Jest powołany specjalny komitet, który będzie to mierzył. Także miejmy nadzieję, że w ciągu dnia zmierzymy, ile ten łańcuch wynosi. I miejmy nadzieję, że pobijemy rekord, jak nie Polski, to na pewno Podlasia czy miasta Białegostoku. No i powiedzmy, że rekord uda się pobić. Co wtedy z tym łańcuchem takim długim? Są różne koncepcje. Zgłosiła się do nas również szkoła plastyczna w Supraślu, gdzie zaproponowała, że może wykonać meble z tego łańcucha po sprasowaniu. Również jest idea taka, że inny artysta, rzeźbiarz, stworzy rzeźbę z tego łańcucha. Także na razie są dwie różne koncepcje. Zobaczymy, ile będzie tego łańcucha i co dalej będziemy z tym łańcuchem robić. Ważne jest, że po prostu ten łańcuch odbił się echem w przestrzeni publicznej, że ludzie słyszeli o tej jednostce chorobowej i to było w zasadzie głównym naszym celem. I to echo już rozbrzmiewa, tak? Bo w akcji, jak pan wspomniał, brały udział przedszkola i szkoły, ale nie tylko z naszego województwa. Tak, praktycznie z całej Polski, bo z ponad 200 różnych jednostek i ponad 103 różne miejscowości. Tak, dane statystyczne nasze na dzień 4 stycznia podają, że ponad 103 szkoły, różne przedszkola brały udział w tej akcji. Przypomnijmy jeszcze, kiedy koncert podsumowujący? 12 stycznia o godzinie 19:00 w Filharmonii Podlaskiej. Bilety dostępne w kasie Opery. Opery, tak. Super. Także życzymy wszystkiego dobrego, przede wszystkim wytrwałości, pani Doroto. Dziękuję. No i oby udało się pobić rekord i żeby ten łańcuch dobra przyniósł taki skutek, jakiego się państwo spodziewacie. Miejmy nadzieję. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękujemy.